Witam serdecznie wszystkich gości na dzisiejszej gali hotelu Gołębiewski w Białymstoku. Białostocka gala była drugą z cyklu 12 spotkań, na których Puls Biznesu wręcza wyróżnienia przedsiębiorcom reprezentującym firmy, które zakwalifikowały się do rankingu Gazele Biznesu 2010. Ranking na zlecenie Pulsu Biznesu opracowuje wywiadownia gospodarcza Kofas Poland. Gazela Biznesu to firma, która rozpoczęła działalność przed 2007 rokiem. W latach 2007-2009 ani razu nie odnotowała straty i z roku na rok odnotowała przyrost sprzedaży, a w roku 2007 osiągnęła wartość sprzedaży nie mniejszą niż 3 miliony złotych i nie większą niż 200 milionów złotych. Tradycją gazelowych spotkań są panele dyskusyjne. Uczestniczą w nich przedstawiciele Kredyt Banku, Krajowego Rejestru Długów, Play oraz Mercedes-Benz. Paneliści podpowiadają nagrodzonym przedsiębiorcom, co zrobić, aby utrzymać się na topie. W województwie podlaskim w rankingu znalazło się 86 firm, czyli o 11 więcej niż w poprzedniej edycji. Pierwsze miejsce po raz drugi z rzędu zajęła firma Biazet, zajmująca się montażem i produkcją wyrobów elektronicznych. Na drugim miejscu uplasowała się firma RK Trans, specjalizująca się w międzynarodowym transporcie chłodniczym, a na trzecim firma budowlana Aquarius. Za kilka chwil te puste teraz miejsca zajmą przedstawiciele najbardziej dynamicznych firm z Olsztyna i okolic. W województwie warmińsko-mazurskim Puls Biznesu tytułem Gazeli Biznesu 2010 wyróżnił 86 przedsiębiorstw. Zapraszam na relację z gali. Warmińsko-Mazurskim tytułem Gazeli Biznesu 2010 Puls Biznesu wyróżnił, podobnie jak w Podlaskim, 86 firm. To jednak o 17 mniej niż przed rokiem. Liderem rankingu została firma Riviera Furniture, produkująca meble. Drugie miejsce zajęła firma Lech Centrum, zajmująca się dystrybucją instalacji grzewczych i sanitarnych. Na trzecim miejscu znalazła się firma Cezar, wytwarzająca profile z PCV. Zaprenumeruj Puls Biznesu i zarabiaj. Zdobądź intratny kontrakt. Dowiedz się pierwszy, co dzieje się w branży. Sprawdź, co robi Twoja konkurencja. Znajdź najlepsze okazje biznesowe. Nie daj się biurokracji. Inwestuj, bądź na bieżąco z giełdą. Zaprenumeruj Puls Biznesu. Wejdź na stronę test.pb.pl i zamów prenumeratę Pulsu Biznesu w specjalnej cenie. Puls Biznesu. Czytaj i zarabiaj.